Vlogmas dzień 13. Minęło ponad 7 lat od Vlogmasu startu. Jaka piękna i długa tradycja Vlogmasu. Dzień dobry kochani, w poniedziałek wchodzimy w ten tydzień z nową energią po moim wczorajszym odpoczynku. Dzisiaj już od rana się dzieje. Wstałam rano, zjadłam sobie spokojnie śniadanko i właśnie skończyłam się ogarniać. Umyłam sobie i wysuszyłam włosy. Pierwszy raz, tak wiecie, w końcu porządnie wysuszyłam włosy po tej wizycie u Marcina i tej całej pielęgnacji, którą mi zrobił, i powiem wam, że włosy są potem tak łatwe w obsłudze, po prostu no może się same nie myją, ale same się układają, po prostu są takie bardzo sypkie, no jak po prostu od fryzjera, także naprawdę chodzenie takie regularne na pielęgnację do fryzjera u mnie zrobiło ogromną różnicę w jakości moich włosów. Regularnie mam na myśli takie raz w miesiącu, ja teraz byłam pierwszy raz chyba od 2-3 miesięcy, ale ogólnie zawsze jak pójdę sobie na pielęgnację włosów, trochę jak z dominacją rzęs, to mam takie, kurde, muszę chodzić częściej. Także jest już godzina 11:30, ja właśnie się ogarnęłam już, ponieważ za godzinę wychodzę na studia. Zastanawiałam się, czy w ogóle chcę się dzisiaj iść na te wykłady, a stwierdziłam, a pójdę, a już się czegoś ciekawego dowiem, zwłaszcza, że później i tak mam wizytę w centrum, bowiem idę, słuchajcie, dzisiaj do salonu, w którym przedłuża się włosy, ale jeszcze chyba nie przedłużać. Idę dzisiaj, słuchajcie, na taką konsultację po to, aby właśnie zobaczyć, czy moje włosy w ogóle do takiego zabiegu się nadają, moja skóra głowy, żeby po prostu specjalista od tego mnie obejrzał. Przedłużenie włosów to jest coś, czego ja, słuchajcie, nigdy nie planowałam, ale zaczęłam o tym myśleć stosunkowo niedawno, a wszystko to ze sprawą Oli Cedro, która przez wiele miesięcy pracowała jako social media manager właśnie w jednej z najpopularniejszych firm właśnie od przedłużania włosów, pewnie wiecie, o którą mi chodzi. Ale to nie tam idę, po prostu dostałam kontakt właśnie z polecenia do kogoś, kto robi to ponoć super i no nie wiem, jestem po prostu ciekawa. Ja już od dłuższego czasu myślę o długich włosach, wiecie, to jest coś niepermanentnego, zwłaszcza tak jak naturalne włosy. Ja zawsze miałam takie podejście, że szkoda mi było ścinać czy farbować włosów, ponieważ włosy to nie ręka, zawsze odrosną. No i nie wiem, nie powiem, że jestem jeszcze zdecydowana w 100%, po prostu właśnie chcę pójść, posłuchać kogoś, kto się na tym zna, żeby mi o tym opowiedział, chociaż dużo już właśnie wiem od Oli, jak z dbaniem o takie włosy i jak to wszystko wygląda, ale jest to dosyć kosztowny zabieg i też czasochłonny pod takim względem, że trzeba regularnie chodzić i te włosy podciągać. Tak jak wiecie, przy moim trybie życia, jaki prowadziłam przez ostatni rok, mogłoby być to ciężkie, więc właśnie nie wiem. Jeszcze się zastanawiam, mam wiele pytań, mało odpowiedzi, więc po te odpowiedzi właśnie dzisiaj do salonu idę, więc zobaczymy, jak ta wizyta przebiegnie. We will see. A póki co na razie jeszcze godzinkę jest na mną, właśnie za godzinkę powoli już będę wychodzić na zajęcia, a prosto z zajęć będę jechać do tego salonu, więc na razie zrobiłam sobie taki wielki dzbanek właśnie zimowej herbaty, żeby móc sobie ją popijać, jak teraz usiądę do kompa, bo mam do zrobienia kilka maili, kilka faktur, bla bla bla, typowy poniedziałek. A tutaj jeszcze kolejna herbatka zimowa moja z rana, która się jeszcze dopija, i soczek pomarańczowy, także tutaj teraz zasiadam. Pierniczki, tak jak widzieliście, wczoraj w końcu skończyłam, wszystkie są już pięknie udekorowane, wygląda to świetnie. A coś, co chciałam wam pokazać, to moja osobista porażka, czyli ta gwiazda betleńska, którą kupowałam z Olą przy okazji kupowania choinki na początku vlogmasów. Zobaczcie, ja mówiłam, że u mnie żaden kwiatek nie jest w stanie przeżyć. Ja wiem, że to jest moja wina, bo ja po prostu tego kwiatka nie podlewam, ale podlałam go wczoraj, wypił całą wodę. Dlałam go dzisiaj rano i znowu wypił całą wodę, ale zobaczcie, ile to jest suchych liści. Muszę to wszystko powyrzucać i podleję go jeszcze raz, bo nalałam go do pełna i już wszystko wypił. A ja nawet nie mam na niego takiej, wiecie, proper doniczki. W ogóle ja nie wiem, czy bycie aroślinnym it's a thing, czy można kogoś nazwać aroślinnym, ale jeżeli tak, to ja jestem aroślinna. Nie mam w ogóle ręki do roślin, już pomijając to, że zapominam je podlewać i przeraża mnie fakt, że wiecie, rośliny żyją i że to sobie stoi, ładnie wygląda, ale po prostu jednak żyje. Ja się nie nadaję do roślin. Wiem, że to jest moja wina, że ich nie podlewam, ale ponoć mówienie do roślin pomaga, więc roślin malutki. Błagam cię, nie umieraj. Jeżeli chodzi o mój strój na dzisiaj, to ubrałam się w taki ciepły sweterek, który mam już od dawna, dawna. Chyba już z czasów, jak nie nagrywałam na YouTubie z Handemu, albo jak dopiero zaczynałam, więc mam też do niego first sentiment and it still fits. I spodnie Stradi. I to są idealne, słuchajcie, spodnie, bo mam pod nimi leginsy. To jest mój nowy ulubiony patent na ubieranie się zimą, także pod spodem, o, zobaczcie, leginsy. No bo w końcu mamy zimę i mamy w końcu śnieg. A ja, słuchajcie, nie wiem, jak mogłam, jak ona
nastolatka chcieć wychodzić z domu w tą zimę, w tych wszystkich crop topach, spodniach z dziurami i wysokich butach. Teraz ma być ciepło i wygodnie, a kiedyś, wiadomo, im krócej i wyższe buty, tym było lepiej, czyli im bardziej niewygodnie, jak się człowiekowi zmienia. To jest niesamowite. Dobrze, otwórzmy sobie kalendarze, bo jestem bardzo ciekawa, co w nich jest. Jakoś na początku Vlogmasów w ogóle zapominałam o nich rano, a od kiedy przez kilka dni nie otwierałam w Holandii, to naprawdę za nimi zatęskniłam. Także dzisiaj okienko numer 13. I w kiesie mamy coś takiego, czyli to jest kremik dla mężczyzn. I ja kojarzę, że był też w tamtym roku. Chyba mam jeszcze tamten z tamtego roku, także muszę oba podarować mojemu tacie. Dalej w kalendarzu Sephora zaczęliśmy już drugi rządek i tutaj 13 to jest produkt marki The Ordinary. Bardzo dawno nie miałam nic, słuchajcie, z tej marki i to jest jakieś takie serum pod oczy. Także jestem ciekawa, bo już bardzo dawno nie używałam ich produktów, a kiedyś byłam ogromną fanką, jakoś po prostu zapomniałam o tej marce. Także kolejny dzień, kiedy ten kalendarz jest naprawdę świetny. I powiem wam, że tak jak kalendarz Sephora zaskakuje mnie markami, tak ten z The Body Shop pojemnościami produktów. Znowu mamy taki bardzo, bardzo duży jogurt do twarzy o zapachu British Rose. A może powinnam bardziej powiedzieć British Rose. Także bardzo fajnie, że to jest kolejny, bardzo duży produkt. No i 13 na koniec w browarach i dzisiaj, o, znowu będziemy mieli voucher. I jest to voucher do Vita Cafe na dowolne 2 kawy oraz 2 desery z menu. Ale super, mogę zabrać któryś z moich przyjaciółek na kawę. Ekstra. Także takie kalendarze. Dzisiaj bardzo, bardzo przyjemny i w ogóle fajny ten poniedziałek. Trochę już wczoraj miałam wyrzuty sumienia, że tak się nudzę, że cały dzień nic nie robię, ale to było potrzebne, bo dzisiaj właśnie mam tą energię, na którą liczyłam. Także siadam do maili. No i za godzinkę uciekam na uczelnię. Wróciłam właśnie, słuchajcie, do domu. To był dzisiejszy mój zimowy, misiowy outfit. W ogóle ten szalik był mi niepotrzebny. Muszę sobie kupić jakiś taki w jednolitym kolorze, bo ten mi dzisiaj średnio pasował. Ale w ogóle powiem wam, że jest tak pięknie, świątecznie. Moje zajęcia na studiach dzisiaj były takie nudne, więc planowałam naszą świąteczną, sylwestrową podróż, bo nadal nie wiemy, gdzie jedziemy. I wzięłam sobie, słuchajcie, dzisiaj na przetestowanie taki nowy misiowy płaszczyk. Teraz te misiowe rzeczy są bardzo modne i nawet zaraz wam pokażę, nie odcięłam z niego metki. A, widzicie? Proszę bardzo. Nawet nie odcięłam metki, bo stwierdziłam, że pierwszy raz mam w ogóle taki ciepły, zimowy płaszcz i taki w dodatku misiowy i nie wiedziałam, jak mi się sprawdzi i stwierdziłam, że go właśnie ubiorę z metką, bo jest i tak w środku i zobaczę, czy w ogóle będę chciała sobie go zostawić i powiem wam, że to jest tak genialne. Okazał się on, słuchajcie, być mega ciepły, wiecie, jest dłuższy, więc jest ciepło w pupcie. Cieszę się też, że wzięłam z niego Escanings SK, więc jak ubiorę coś grubszego pod spodem, to nadal będę miała miejsce i było mi w nim tak ciepło, jak w żadnej innej mojej kurtce. Czy ja dobrze mówię, że wzięłam z niego SK? Tak, zobaczcie, wzięłam z niego SK i to jest misiowy płaszczyk marki Oceans Apart, bo właśnie wczoraj o nich otwierałam paczkę i nie przymierzałam jeszcze żadnych rzeczy, tylko wczoraj wyjęłam, zobaczyłam, co tam jest. No i właśnie od razu mi wpadł w oko ten misiowy płaszczyk, więc go dzisiaj przetestowałam. Sobie pierwszy raz brałam, ale resztę nawet jeszcze nie mierzyłam, tylko tak, wiecie, przyjrzałam, co do mnie przyszło. I dzisiaj było mnie dosłownie widać, wiecie, tak dotąd na Instastory w tym płaszczu, już dostałam milion pytań, skąd on jest, także poczekajcie jeszcze tak 1-2 dni, zrobimy sobie, mierzymy tego wszystkiego i może będę miała dla was jakiś kodzik, kto wie. A tak w ogóle, jeżeli oglądacie ten vlog w dniu jego wstawienia, to zapraszam was na moje Instastory, tam znajdziecie link, bo dzisiaj o godzinie 19 będzie live z moim udziałem we współpracy z marką Yves Saint Laurent i Kerastazę, także link i więcej informacji macie u mnie na Instastory, mega się tym cieszę, no bo come on, to jest Yves Saint Laurent i Kerastazę, ale więcej u mnie na Insta, tam macie też linka, bo ten live nie będzie na moim Instagramie, no i już się nie mogę doczekać właśnie jutra, jak to będzie miało miejsce, to też wam tutaj to wszystko pokażę. No a jeżeli chodzi o moją konsultację włosową, to słuchajcie, poszło bardzo prawnie i szybko, wyszłam stamtąd szybciej niż myślałam, bo jest jakoś przed 16, jestem już mega głodna, więc idę sobie robić właśnie obiad i no co, wszystko poszło git. Miałam te włosy, wiecie, tak zmierzone, dobrany kolor i tak dalej. No i chyba się zdecyduję na to przedłużanie. Może jeszcze w tym tygodniu musicie oglądać vlogmasy, żeby się dowiedzieć. A po drodze czekało na mnie jeszcze special delivery od marki Glove. Glove w tym roku szaleje z prezentami świątecznymi. Tutaj dostałam taką od nich świąteczną kartkę. No i właśnie ich kultowy produkt, czyli taką rękawiczkę do demakijażu, do której potrzeba tylko wody. Zobaczcie, Gesalt Water, jak H2O. Także bardzo fajnie, dzięki Glove. Ja bardzo lubię wasze produkty. Na co dzień używam tych wielorazowych wacików, ale zdarza się, że tych rękawiczek też po prostu waciki są dla mnie wygodniejsze, także super. Tu mamy taką żółtą właśnie rękawisię. Thank you.
zobaczyłam właśnie to, czego nie zdążyłam zrobić przed wyjściem na uczelnię i chciałam wam tak pokazać jako ciekawostkę. Zobaczcie, ile papierów jest takiego, no nie powiem, że przykładowego dnia pracy, bo po prostu no to są rzeczy, no w sumie nie wiem, jakbym to mogła powiedzieć, z jakiego okresu, no powiedzmy z jednego tygodnia teraz, tego co mnie nie było, jak byłam w Amsterdamie, to są wszystkie papiery, które muszę podpisać, wysłać, przeskanować troszeczkę. Tego jest około 25 kartek, także teraz się za to biorę. Mam też kilka umów do przeczytania i to są takie elementy życia info, które mało kto pokazuje i ja nadal, wiecie, nie nazywam tego ciężką pracą, ale po prostu pokazuję wam, że poza właśnie tym, że na przykład teraz trzymam kamerę, no to do zrobienia też są takie rzeczy. Ja nie mam z tym problemu, jakby ja lubię robić takie papierowe rzeczy. No ale nie ciężko jest zauważyć, że po prostu zajmuje to trochę czasu i wiecie, czasami czekam, żeby zebrało się więcej tych rzeczy, żebym usiadła raz na dobrze do komputera i to wszystko zrobiła, więc taki dzień był dzisiaj, więc cieszę się, że to wszystko mam już ze sobą, bo jest to dosyć czasochłonne, teraz już wiecie, tylko podpisywanie z góry, czytanie umowy, wysyłka i git. Mam też do odpisania jeszcze kilka maili, no i właśnie taki jest wieczór, kuchnię trzeba posprzątać przy obiedzie, po obiedzie i zrobić jakąś kolację. No i oczywiście cały czas towarzyszą mi te turbulencje, uwielbiam ten serial, jest cudowny. Zobaczcie, był jeszcze jeden kurier, dosyć późno jak na kuriera, ale był i dostałam prezent od Spotify'a, ponieważ jestem ambasadorką Spotify'a i dostałam świeczkę z okazji Spotify Wrapped i zobaczcie, ona w sumie jej nie włucham, pachnie bardzo ładnie, tak trochę męsko, ja właśnie lubię takie zapachy, ale ona ma taki dziwny knot i to znaczy, że ona paląc się będzie wydawać takie odgłosy jak kominek, także koniecznie ją sobie dzisiaj odpalimy, więc jak kończę wszystkie formalności, to co muszę zrobić? Muszę też troszeczkę, wiecie, posprzątać właśnie kuchnię, ogarnąć tutaj coś ten, pogarniać, no i oczywiście będziemy cisnąć kolejny świąteczny wieczór z turbulencjami, no teraz tak wygląda moje życie. Jakaś pani dyrektor z tym jeszcze koczkiem i tymi okularami, ale to są okulary, które pomagają mi blokować światło niebieskie wieczorem, jak coś oglądam albo czytam, albo coś robię na kompie, whatever. Nie zawsze ich używam, dlatego że często wieczorem robię takie rzeczy, gdzie potrzebuję widzieć dobrze kolory, a one, wiecie, bardzo przekłamują kolory, ale jak teraz oglądam tyle tych turbulencji, no to się staram je ubierać, ale musiałam zdjąć je na chwilę. Potem jak będę oglądać, to znowu je założę, bo teraz byłoby mi niewygodnie. A słuchajcie, tak jak mogliście zobaczyć, chcę teraz zaplanować prezenty świąteczne. No dobra, teraz mnie widzicie lepiej. Bo kogo ostatnio nie spotykam i wiecie, z kim nie gadam, to wszyscy mnie pytają, jak tam prezenty świąteczne, masz już pomysły? Nie, w ogóle nie miałam jeszcze okazji się za to zabrać i obawiam się, że jak nie zrobię tego teraz, to już w ogóle nie będę miała na to czasu, bo no ten tydzień po prostu mam już wypchany, co mam w tym tygodniu robić, może jakby w międzyczasie będzie czas troszeczkę na zakupy, weekend studia, potem wyjeżdżam, wracam już w Wigilia, więc ja muszę ogarnąć te prezenty w tym tygodniu, więc właśnie stwierdziłam, że sobie usiądę i sobie rozpiszę co dla kogo, bo mój problem jest taki, że ja mam bardzo dużo takich, wiecie, bliskich znajomych, każdemu chciałabym dać coś i nie mogę tu wam mówić za dużo, no bo wszyscy mnie oglądają, także hej, wszyscy znajomi, nic się z tego filmu nie dowiecie. No ale właśnie tak pomyślałam, że chciałabym to, wiecie, zaplanować komu, co, żeby o nikim ani o niczym nie zapomnieć. Odpaliłam sobie też Pinteresta z takimi ideas właśnie na prezenty. Wiem, że też nie ze wszystkimi moimi znajomymi się będę mogła spotkać przed świętami i nawet tymi z Warszawy i spoza Warszawy, no bo wiadomo, każdy jest busy, dlatego stwierdziłam, że chcę teraz właśnie zaplanować, co dokładnie komu dam, żeby o niczym nie zapomnieć i myślę, że może zrobię tak jak co roku, że po prostu wam to powiem albo pokażę, albo powiem i pokażę, tylko wstawimy ten moment w ostatnim vlogmasie, jak już wiecie, ludzie będą mieli te prezenty, żeby nie mieli spoilerów, także let's see how it goes. I odnośnie planowania prezentów, to polecam wam bardzo e-booka mojej Nikoli, którego niedawno wydała, nazywa się Gift Guide, pomysły na prezenty dla bliskich i tutaj macie wiele, wiele stron właśnie takich pomysłów na prezenty razem z linkami, cenami i tak dalej. Także bardzo, ale to bardzo wam polecam, ponieważ nie dość, że można tu znaleźć konkretne produkty, od razu z linkami je zamówić, to przede wszystkim znaleźć inspiracje na prezenty, także ja też
właśnie tym i Pinterestem się będę posiłkować. Linka do zakupu zostawię Wam w opisie pod tym filmem. No, powiem Wam, że planowanie prezentów to nie jest jakaś moja mocna strona. Mam wrażenie, że nie przychodzi mi to tak łatwo, jak się mi wydaje, że wszystkim przychodzi, także mózg mi paruje, przerwa na kolację. Zrobiłam sobie taką sałatkę z halloumi, mamy tutaj miks sałat, właśnie grillowane halloumi, do tego oliwki, pomidor i ogórek i co jeszcze, cebula. No i teraz czekajcie, muszę zamienić ręce, bo jestem leworęczna, także o, proszę bardzo, no i dressing i taka dzisiaj kolacja. Hi guys, dzień dobry. Ten wieczór miał się potoczyć inaczej i tak jak widzicie, nie jestem w swoim domu. Już powinnam zaczynać kolejnego vlogmasa, ale właśnie jeszcze nie skończyłam tego, więc chciałam się tylko z wami szybko pożegnać. Miałam emergency z przyjaciółką, więc rzuciłam wszystko i pojechałam do niej, spałam u niej, właśnie wstałam. Także taki nieoczekiwany zwrot akcji, ale już na spokojnie wszystko wam opowiem w nowym vlogmasie. Także ten chciałam tylko zakończyć, życzyć wam miłego dnia. Jeżeli ten vlogmas wam się podobał, zostawcie proszę lajka, komentarz. A my usłyszymy się już jutro w kolejnym.